Piątek zatem, czas na sport. Dobry wieczór Państwu. W ten weekend sportowych emocji nie zabraknie, chociaż opolskim drużynom będziemy kibicować z domów, bo mecze odbywają się bez udziału publiczności. A tych emocji dostarczą nam piłkarze. Myślę, że wszyscy w zespole i w klubie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Po długiej przerwie na parkiet powrócą także opolscy koszykarze. Każda drużyna ma kłopot w obecnej sytuacji, w sytuacji pandemii. Nas niestety też to dotknęło. Zajrzymy także na stadion przy ulicy Wschodniej, bo u opolskich żużlowców spore zmiany kadrowe. Z zespołem nie tylko pożegnał się dotychczasowy jego menedżer Marek Mróz, ale także Hubert Łęgowik. A rozpoczynamy piłką nożną. Po 3 tygodniach przerwy mecz ligowy rozegrają piłkarze Odry Opole. Przypomnijmy, pojedynek z Chrobrem Głogów był dwukrotnie przekładany z powodu pandemii i kolejny termin został wyznaczony na 18 listopada. Jutro natomiast drużyna Dietmara Bremera podejmie GKS Jastrzębie. Myślę, że z rytmu się nie wybiliśmy, ciężko trenowaliśmy. Gram na swoim boisku, więc myślę, że będzie wszystko dobrze i podtrzymamy swoją serię. Myślę, że wszyscy w zespole i w klubie jesteśmy zadowoleni z wyniku. I to, ile punktów udało nam się zebrać, daje nam dużą satysfakcję i to dało pewność siebie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby te punkty dodać jeszcze. Po 9 meczach Odra Opole ma na koncie 20 punktów i zajmuje 4. miejsce w ligowej tabeli. A początek jutrzejszego meczu o godzinie 12:40. Jutro także mierzyć się będą czwartoligowcy. Rezerwy Odra Opole na wyjeździe zmierzą się z Ruchem Zdzieszowice, natomiast Sfornica Czarnowąsy podejmie ekipę z Głogówka. Początek obydwu spotkań o godzinie 13:30. Przenosimy się teraz do hal. Ekstraklasowa drużyna Futsal Dreman Opole Komprachcice jutro zagra z Orłem Jelcz Laskowice. To spotkanie 9. kolejki, a początek o godzinie 18. A podobnie jak drużyna Odry Opole, także i pierwszoligowi koszykarze AZS-u Wigry Politechniki Opolskiej powracają do gry po 3 tygodniach przerwy. Drużyna Rafała Knapa podejmie jednego z faworytów do awansu, drużynę Czarnych Słupsk. Każda drużyna ma kłopot w obecnej sytuacji. W sytuacji pandemii. Nas niestety też to dotknęło. 3 tygodnie jest to bardzo długi okres bez grania, bez normalnego treningu, gdzie moglibyśmy poćwiczyć 5 na 5. Cieszy to, że już wszyscy wrócili po sprawach covidowych. No i teraz idziemy powoli do przodu. Odbudowujemy to, co straciliśmy. Szansa na zwycięstwo zawsze jest, zwłaszcza jak gramy u siebie. Natomiast Czarni są niewątpliwym faworytem w ogóle całej ligi, co pokazali w meczach wcześniejszych. Bardzo nieprzyjemna, doświadczona drużyna, bardzo nieprzyjemnie się z nimi gra. Natomiast z tą krótką ławką to bym tak daleko nie sięgał, ponieważ Czarni mają 12 wyrównanych zawodników. Jeżeli tam brakuje 2, to de facto nie brakuje nikogo. Niedzielny mecz w hali przy ulicy Pruszkowskiej o godzinie 17:30. I czas na siatkówkę. Po sukcesie w akademickich mistrzostwach Polski do gry przystępują siatkarze AZS-u Politechniki Opolskiej. Przypomnijmy, Opolanie wywalczyli srebrny medal w klasyfikacji generalnej i złoto wśród Politechnik na tychże mistrzostwach, a jutro na wyjeździe o godzinie 18:00 zmierzą się ze Startem Namysłów. W ten weekend nie zagrają siatkarki Unii Opole. Ten mecz w związku z pandemią został przełożony. Najbliższe spotkanie opolskich akademiczek 14 listopada. Wtedy nasza drużyna podejmie Politechnikę Śląską. Opolscy żużlowcy zakończyli sezon, ale to nie oznacza, że w klubie przy ulicy Wschodniej nic się nie dzieje. Tam bowiem następują zmiany kadrowe, a o szczegółach Piotr Jankowski. W zespole dość duże zmiany. Nie będzie go już bowiem prowadził dłużej obecny szkoleniowiec Marek Mróz, a jego miejsce zajmie Piotr Mikołajczak. Dotychczas był szkoleniowcem i współzałożycielem Startu Gniezno, który w poprzednich rozgrywkach zajął 2. miejsce w pierwszej lidze żużlowej. Z zespołem nie tylko pożegnał się dotychczasowy jego menedżer Marek Mróz, ale także Hubert Łęgowik, który przez ostatnie 3 sezony reprezentował barwy właśnie opolskiego zespołu. Klub poinformował również o przedłużeniu kontraktu z najlepiej punktującym w poprzednich rozgrywkach zawodnikiem Oskarem Polisem oraz zagranicznym żużlowcem Madsem Hansenem. W przypadku tego drugiego mowa o zawodniku, który miał oferty z pierwszej ligi. Jak przyznał prezes opolskiego zespołu, negocjacje do najłatwiejszych nie należały. Okienko transferowe otwarte jest do 14 listopada, a klub poinformował już o 2 nowych twarzach. Mowa o Rosjaninie Andrzeju Kurdiaszowie oraz Szwedzie
Jakobie Torselu. Dziękuję za te relacje. Pozostajemy przy żużlu, ale przenosimy się do Toropolu. Nie odbędzie się planowana na styczeń opolska gala żużla na lodzie. Decyzja ma oczywiście związek z pandemią i z restrykcjami, które zakazują publiczności udziału w wydarzeniach sportowych. Jak zapowiadają organizatorzy, jeżeli sytuacja się ustabilizuje, pandemia minie, to przedsięwzięcie charytatywne powróci w kolejnym roku. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami drugie siłowe Mistrzostwa Opolszczyzny. Rywalizacja będzie się odbywała w trzech kategoriach wiekowych: kobiet, mężczyzn i dzieci. Zawody w siedzibie klubu Body Challenge Centrum Kalisteniki w Opolu jutro o godzinie 9. A dla miłośników aktywności fizycznej i rekreacji jutro kolejne zajęcia ze sportowym dzielnicowym, jak co tydzień o godzinie 10 w Parku 800-lecia. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie i za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.